Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięstwa i witam was w kolejnym materiale na kanale. Tym razem jest to, jak widać, w tyle World of Warship. Zaczynamy od... Dobra, ja odłożę te atrapy pistoletów, znaczy atrapy broni, bo po prostu jest to znalazłem w robocie. Jak widać, że widzę nas tutaj wybór Go Navy. To tak jakby, no nie wiem, nowy tryb, ja tutaj jak zawsze gram w rekinach. Widzicie, jest postęp tutaj. To jest kontener. I też jeszcze pokażę wam jedną rzecz, bo... Mogę wam polecić jeden napój niealkoholowy. Mimo, że widać, że to jest sporo alkoholu. Tu widać, jest na stole, tam leży. Ale jest to... Fanta Szukata, jest to bardzo dobry napój moim zdaniem, bo można kupić w Żabce, można kupić, znaczy nie puszkę, w butelkę można kupić w Żabce, w PSS z Połem i w Leclercu. Moim zdaniem jest to bardzo dobry napój. Dobra, zacznijmy, o mam dwa kontenery. Zacznijmy od otwarcia kontenerów. Co to jest? 450 węgla. Nie pamiętam, co daje węgiel. Co to jest? Kredyty na bitwę i kamuflaż. Zwiększony zasięg wykrywalności. Znaczy zmniejszony. Zwiększony rozrzut pocisków wystrzeliwanych przez przeciwnika w kierunku twojego okrętu. PD na bitwę razy plus 100%, PD dowódcy plus 100% i wolne PD plus 50%. Otwieramy kolejny. Ten co to jest zwykły. Węgiel, no mucha poszła ode mnie. PD za bitwę plus 50% i kredyty za bitwę, a to to jest? USS Atlanta w trakcie bitwy. Dobra. Lecimy na moim ulubionym okręcie. Jest to niemiecki pancernik 7 poziomu. Zresztą dawno World of Warships nie było, dlatego też... Ja już nie mam tego, to z tym killera widzę. A wcześniej miałem to z tym killera, bo nie chciało mnie wczytać do bitwy. Będę sobie popijał Fantę Szukatą. Tutaj w wyglądzie można zmienić i założymy sobie wtedy na bitwę. Co mi to dodaje? 20% kredytów na bitwę. I to zwiększa szansę na spowodowanie zranienia u przeciwnika i ryzyko zwiększone eksplozji magazynu. Amunicyjnego mucha poszła ode mnie, bo cię zabije zaraz. I tutaj mam 87879 pre-expa, ale po prostu jest to spowodowane tym, że zbieram na okręt premium, który jest bodajże tutaj. O ile dobrze pamiętam. Tak, jest to Nelson. A nie, to nie był ten. Czyli to był USA, bo to był 9 poziom premium. Ale widzę, że go już nie ma. Czyli też jedno musiało być tutaj. Nelson jest za 1 kredytu i 375 tysięcy free expa. Czy expa generalnie. Zobaczmy, co tu jeszcze się zmieniło. To jest tylko błyskawica. Earth. Azja Wschodnia. A to są te niszczyciele z torpedami głębinowymi. I nic się zmieniło. A tu były. Też się nic się zmieniło. Tutaj doszło chyba alternatywna linia niszczarek, do którego doszła. Sieru. A, Cleveland jest tu. Pepsi-Cola jest tutaj, a to jest Cleveland. Cleveland kiedyś był na poziomie 6, czyli tu gdzie jest Pepsi-Cola aktualnie.
Czy w Japonii coś się podmieniło? O! Okręty premium mają dość. I tu jest... Chyba o to chodziło, o ten dziewiąty poziom. Czyli to nie było amerykańskich czy brytyjskich, tylko w Japonii. Jest to 750 tysięcy free expa i jeden kredytu. Ten jest droższy, ale to jest to poziom dziewiąty premium, także... Dobra, skończymy gadać, bo wiem, że niektórzy mogli to przesunąć i lecimy do bitewki na Gneizenale. Dobra, jestem po przerwie. Zostałem wylosowany na poziomie 5-6-7, czyli jestem na topce. I to nie jest takie samo losowanie jak w WoWocie, to jest zupełnie inne losowanie. Może wylosować jedną piątkę na całą bitwę. I może wylosować ósemki. Wróć, siódemki. Jest to tak, że zrobione, że jak widać u nas jest teraz 2-3. To 3 piątki, u nich jest teraz 2, też 3 w zasadzie. Tak raz wyszło na to, że jest to akurat wygodność. W każdym razie chodziło mi o to, że to jest inaczej, inny matchmaker, częściowo inny matchmaker niż w WoWocie. Zresztą to jest na wodzie, to jest też tak, że nie na... No mucha zaraz cię zabije, będziesz mi to ratował. Tutaj przed chwilą widzieliście statystyki i też możesz zatrąbić. Kurde, akurat zaczął gadać. I jeszcze raz. Ten pasek trąbienia będzie się powoli naładowywał z powrotem. Tam jest lagalo coś tam. Ale nie strzelam, bo nie jestem jeszcze wykryty. Póki nie zostałem jeszcze wykryty, nie oddam strzału. Bo jestem wykryty. Trafi to, czy to nie trafi? A! Dupa. Nie trafiłem. La 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 la. Zresztą sobie nucić piosenki, które słuchałem przed chwilą, ale to jest tylko piosenki są tylko dla pełnoletnich raczej. Więc... Oj, nie trafiłeś. Mi przykro. Niszcza jest na A. Oj, nie trafię. No, milimetry. No, poszła ode mnie kuźwa, bo... Zabiję zaraz, zabiję. La 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 la. Tam jest krążownik kolejny. Odbijaj! Mogę zrobić dość dużego zooma. No tylko jednym przyciskiem. Serio. To w zasadzie krążowniki, więc... z torpedy jak krążowników nie trafię. Znaczy, trafić bym trafił, gdybym miał adekwatne... Gdyby RNG było ze mną. Ale RNG jest not approved. Czasami. A to jest pancernik. Oj. Chciałem się wstrzelić w krążownika, a nie w pancernik, no ale... Tam nawet nie trafiłem. Dobra, tam płynie gościu krążownikiem. Tu jest gościu. To ty odbijasz. Więc poczekam, aż skończysz odbijać. Tak zwane w międzyczasie sobie załączę spawarkę. Kiedy płyniesz w tą stronę. O tym będę jedna. O kuźwa. Rosyjski niszczyciel chyba. Tak, gniewny, to jest gniewny. Gniewny to jest niszczyciel z narodowości ZSRR. Nie! Dobrze, że wtedy nie użyłem tego.
naprawiarki. O, mi te trupa D. Było blisko. Jeszcze jest bardzo ciężko trafić. No nie, to! To ma być. Drugostronny! Jeszcze jestem sam. Przydałoby się pomóc. O nie! Nie to, tylko... Odczep się ode mnie! To jest 7 km, ale zbliżę się. Może płynie za szybko, to nie jestem w stanie go trafić nawet. Torped. La Gaulle, coś, no to jest Francuz, ale... Czy Francuz ma torpedy, bo tego nie jestem pewien. Dobra. Ja dotknę go się w tym działami, czy nie? Nie wiem nawet. Nie pamiętam, czy go trafiłem, czy nie. Dupa, ominie to torpedo, ale nasz może wpłynąć w moje. Celuję na linię wody. Chciałem powiedzieć, że celuję na linię wody, bo tam jest cytadela. Tam można się łatwo w cytadelę strzelić. Na, bo no, cytadel jest na takim zasięgu. To znaczy na tej linii wody. Co? Chyba tam są to zniszczary kolejne. Dobra, odbijamy. O! Gniewny się spali, czyli najgorszy niszczyciel się spalił. Bo rosyjski, a rosyjski ma szybkie, torpedy, natomiast ma bardzo krótki zasięg. Obróć się. O, źle. Właśnie, to było źle przycelowane. Super, będzie przegromy znowu. La 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 la. Nie wiem co to znaczy, ale... Ale tak. A nie, on tam jest. Dobra, nie trafię go tymi torpedami. Przyspiesz tą gnezę na łem, przyspiesz. Pływam na strefę C. Niestety, dziwnicy przejęli strefę... To jest strefę A? A to jest strefę A, a nie C. Dobra, nieważne, nie było tematu. No, obróć cztery w prawo. To mi jeszcze jedna spawarka, także ja wolę sobie tą spawarkę ostatnio zostawić, jak będę miał naprawdę mało życia. Mało punktów wytrzymałości, czyli PW. Bo czas na polski. KP to jest tutaj niskiego, ale na polski to jest PW. Przez chwilę się zwisiłem, bo nie wiedziałem, co ja chciałem powiedzieć nawet. Jest krążek. Sorry. Mam nadzieję, że tego beknięcia nie było słychać. Ten pancernik gdzieś... Tamten tu tamten... O, pancernik. Jest na moj... O! A ty co zrobisz? A ty co ty robisz, koleżko? Ale to było piękne serwa. Ktoś z tym pancernikiem płynie w tamtą stronę.
Polska to jest Brytania. Mam ponad milion, mam 1 100 000 zablokowanych uszkodzeń. Nagroda jest na dobicie. I nie interesuje, znaczy nie pasuje mi to za bardzo. Tak, to A nad przeciwnikiem to jest, że focus fire jest, czyli focus fire, czyli skup ogień na danym celu. Tam jest Mas, czyli Niemiec. Ulu się wstrzelił, widzi go. Gratki Mas, gratki. A tutaj co jest przód? O nie, fakt, to jest Scharnhorst. Scharnhorst jest to niemiecki pancernik premium. Znaczy Gneisenau nie jest premium. Scharnhorst jest premium. Gdzie Scharni może puścić torpedy. Więc jest to bardzo ryzykowny atak. Za chwilę na HEK zmienię. O, 7600. Ja to strzelam całą salwo dwa razy szybko, jeżeli nie zmienię pocisku. Jeżeli zmienię pociski, tak jak za te 10 sekund, na tej salwie za 10 sekund, to wtedy raz kliknę i od razu całe, wszystkie działa wystrzeliwują, a jest tych dział 6. Dość dużego kalibru. Nie mam baterii dodatkowej. 12 tysięcy. 6,7 km. Nie to, to ma być. No właśnie, na torpedowanie się gramy. Gramy na torpedy. O, podpaliłem. Chodź. Gdzie uciekasz ty, dziadu? Chodź. No szarni! Daj się trafić. No. Ha, zestrzelimy jego samolot. Mój samolot jest lepszy. Hehehe. A bo on spieprzył przed torpedami. Teraz trzeba poczekać, aż dopłynę na tą część mapy. To jest o tyle fajne, że można na przykład tutaj kilka punktów sobie załączyć. Więc wtedy po prostu się popłynie szybciej. Ktoś kapuje strefę B. Nie jest to przyjemne. I nie jest to przyjemne ze względu na to, że możemy stracić punkty przez to. Oni mają o jeden okręt więcej. Właściwie tym okrętem tu płynie. Nie, odbija. Nie trafię go tutaj. Colorado może kapować bazę. Zaryzykuję. Tak, wiem, że wystrzeliłem, a byłem niewykryty. Ale zaryzykowałem ten strzał, ze względu na to, że... Zaryzykowałem, ale i tak nie trafię. Juhuk. Dobrze, część? Co tego było, ten krążownik stał? To Colorado jest tam chyba. Nie, to Gneisenau, o kurde. Gneisenau. Z Gneisenauem to ja nie chcę walczyć. W sensie ja kontra Gneisenau przeciwnika. Więc jest... Może być ta konfrontacja niezbyt przyjemna. Tamten krążownik.
Ja mam tylko nadzieję, że tamten tym Noizynał nie ma torped. A patrzyłem, że zanim wczytał ogień do bitwy, to był... miał prawie takie same statystyki. Niestety. Tylko, że ja miałem jakieś znikome... no, znikome rzeczy na plus. Die fünf Minuten! Odwal się! Dobra, dopił go. Tam coś jest. Miałem dwa pożary, dlatego się ugasiłem. Dobra, ten jest tutaj. Płynie do torpedy, gościu. Ewidentnie płynie nasz celowo torpedował. Nie mogę do tego pozwolić, żeby gościu na mnie torpedy puścił. Tam jest Colorado. Kurde, palę się. Puścił torpedy, ale nie wyszło mu to za dobrze. Mi też to też nie. Konfrontacja 1 na 1, Gneisenau kontra Gneisenau. Odbiłem. Jak do desperacji! Kurde, mam dwa pożary? Serio? No ja nie mogę strzelić, halo? Dupa chyba nie trafię w niego. Może jednym. No nie, milimetry! Kurde, zniszczymy się albo torpedował. No znowu się, no i zginę teraz. Spali się, spalę się. No właśnie. Nie, mnie zdział, zdjął. Zdział baterii głównej mnie zdjął, ale pali się gościu dalej. Ma dość mocny pożar. 100 tysięcy przekroczone, jest dobrze. 3 fragi, ponad 100 tysięcy, ponad 101 tysięcy obrażeń, dlatego jeszcze nie wracam do garażu. Właśnie nie trafił tym niszczarą. Aha! Gościu miał zalanie. I podpalenie. Dlatego tak szybko mu HP spadało. A mirsło. O, ma ponad 2 miliony obrażeń zablokowanych. Właśnie ma dwa fragi. O, ale ginie już. Możliwe, że będzie to koniec bitwy. Nie chciałem powiedzieć, że możliwe, że to będzie koniec bitwy, ale... ale jeszcze widzę, że nie jest. Ostatnie nadzieje w tym kolesie, ale on już tego nie jest w stanie ugrać. Oni mają 950 ponad punktów, więc... osoba, drużyna, która dojdzie do 1000, wygrywa. Ta bitwa nie była aż taka zła, moim zdaniem przynajmniej. Przeczytałem to, czego się napisał na czacie, więc... nie skapuje go się tego, nie ma szans. Niepotrzebnie gościu chyba wpłynął w tego kapa. Albo gdybym to jemu pomógł, to też by... ile gościu ma życia? Opa! Nie zdążyliśmy wygrać tego. Zamknij.
Jak tam kredyty? Tam 6 tysięcy metrów. To jest najlepsze pod względem ekspa. Dobrze, co do niego się dostał. 4 fragi mogę się ująć. Dobra, polecimy teraz na innym okręcie. No wracaj do portu szybciej. O, proszę, dostałem jakiś kontener od rekina. Nie zbierz, tylko otwórz. A co tam mam w środku? Będę na bitwę plus 50%. Zbierz kontener. Spróbuj szczęście. Zobaczymy, czy to jest na sobór kontener. Raczej nie. No i właśnie, jest to jeden, to jest mały kontener. Więc zresztą widać rozmiarowo, że jest mały. Gdzieś polecimy zaraz jeszcze na Bismarku. Co to jest? Niebieska łuna. Laguna. Renault Laguna. Chyba wiecie co, popłyniemy na błyskawicy. To jeszcze dam jakieś perki na kapitanie. To i to, jako że on miał 2 punkty do rozdzielenia. Wygląd trzeba zmienić. Tu, szansa spowodowanie zalania. To. A błyskawica to jest jedyny okręt premium, który kupiłem za własne kasiory. Nie za kredyty. Który to był ten kamuflaż, który to oddawał. Ten. Jeszcze raz mi to ja za bardzo grać nie umiem w World of Warships, w Złocie chyba też. Więc nie spodziewajcie się jakichś kolosalnych wyników z mojej strony z World of Warships. Stanowiska bojowe. Nie wiem dlaczego zostałem wylosowany na tą mapę i jak gdyż jestem na poziomach 9. Jestem wyrzucony na poziomie 9. Fajnie to. 8 km torped. A główna bateria... A główna, tak. Główna. Bateria 12 km. I teraz mniej więcej staram się nagrywać wszystkie materiały z kamerką. Chyba, że nie chcecie mieć kamerki, to wtedy po prostu dajcie mi znać, że nie chcecie mieć z kamerką. Jeżeli nie będzie żadnych komentarzy, że chcecie czy nie chcecie, to znaczy, że mam to wszystko jedno, więc... Myślałem, że muchę zabiję. Bo latem mi to jakaś. A ja mam radochy, la 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 la. To był fragment piosenki, także... Pozdrawiam Dominik, bo Dominik będzie wiedział, o co mi chodzi i osoby, niektóre osoby u mnie ode mnie z pracy. Jedna osoba w zasadzie ode mnie z pracy. A, nie to chciałem. A jak to było? Nie tak, tak. La 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 la. O fakt, coś nie widzi. I coś we mnie celuje. A mój! Zasłona dymna ustawiona. No do tyłu, co, gdzie ty płyniesz? Są torpedy. Seattle to wypuścił. Dobra.
o podpalenie. Jeszcze strzał i podpalenie od razu. Dobra, możliwe, że słychać klikanie myszki, o fuck. Nie trafił go się tymi torpedami na szczęście, na moje szczęście. Dobra, strefa przyjęta w zasadzie, więc można by... Gdzie? Tam stoi! Może stać. Stój tą błyskawicą, stój! Okampimy na razie trochę. Nie mam sendy hydrakastycznej, żeby załączyć dane w tym. Możliwe, że ten kościół niszczycielem wypłynął z tego strefy. Znaczy wypłynął na pewno. Wypłynąć to wypłynął na pewno, gościu, bo nie ma już... Doładowanie silnika włączone. Bo mogliśmy kopować strefę. Dlatego można bardzo łatwo wywnioskować, że gościu wypłynął. A, albo nawet zginął. No nie jest pan tak tam, gościu. A i to P, jak wciskam. Jak widać, działa dodatkowe przeciwlotnicze są wyłączone. A nie, gościu żyje, bo widać na minimapce, że był gościu wykryty. I to drugi niszczyciel zginął. Najwyraźniej. Mam doładowanie silnika włączone, przez co mam większą prędkość maksymalną. Oh shit, samolot. Oh shit. Nie wykryję go z tym samolotem, to muszę dopiero wtedy włączyć pelot. Ile jestem wykrywalności w powietrze? 3,8. Aha. Jest i gościu. Spróbuję ryzykowny atak przeprowadzić. Krytyczne uszkodzenie silnika. No znowu! Kapitanie, problem rozwiązany. Uszkodzenie silnika. Wytwornica dymu uruchomiona. Czemu nie, gościu, znowu uszkodził silnik krytycznie? I czemu nie mogę go trafić, halo? Trafiły. Zasłona dymna ustawiona. Nie. No zrobię go w końcu. No serio. Doładowanie silnika wyłączone. Albo dobra. Tam cię gdzieś. Dobra, mogłem się naprawić. Niestety sporo HP straciłem. Kapitanie, problem rozwiązany. Krążowniki mają mało pancerza w zasadzie, więc mogę zryzykować strzelanie z podpegów do nich. Do niego. Aha. Brak obrażeń. 1214. Dobra. A ja mam niedochę. Dobra, spróbuję atak torpedowy przeprowadzić. Dobra, wszystkie działa wkroczone. O! Ładnie wiesz. O, ale wiesz, zajarał. Jeszcze chcę, to dalej się wstrzelił. Nie sądzę, żeby go się wpłynął te torpedy. Ominie je. Nie! Odwal się! No, ominął. No walcie w niego, bo jest przez kłopotowe jego ogień na mnie. Uszy! Ale to było salwa. Wieża głównej baterii, krytyczna. To już jest po mnie.
Może zdążę go podpalić jeszcze. Jest! Podpalenie. Ale zabrał mi go torpedą. O, może zdążyłem się naprawić. Dobra. To już koniec, byłoby na tyle tej gry. A czterech wygrałem przynajmniej. Dobra, więc w tym materiale z World of Warships to by było na tyle, także jeśli wam się materiał spodobał, to dajcie się w grę. Napiszcie komentarz, jeżeli nie są kanał, to możecie zasubować kanał. Do zobaczenia na następnym materiale. Trzymajcie się. Na razie. No i...